Jan Paweł II był pierwszym papieżem, który odwiedził synagogę, buddyjską pagodę i meczet. Ale jeszcze przed odwiedzeniem meczetu miał niezwykłe spotkanie z muzułmanami, konkretnie z młodzieżą muzułmańską. Działo się to 19 sierpnia 1985 roku w Casablance. Co ciekawe, do tego spotkania doszło z inicjatywy króla Maroka Hasana II, który widział w papieżu autorytet dla ludzi na całym świecie i duchowego przywódcę ludzkości. Kiedy zapraszał papieża do złożenia wizyty w swoim królestwie, powiedział mu, że moralnym obowiązkiem papieża jest przemawiać do wszystkich bez wyjątku, bez względu na różnice religijne. No i papież oczywiście skorzystał z tego zaproszenia, a spotkanie było niesamowite, bo na stadionie znajdowało się 80 tysięcy młodych muzułmanów, a około 2 milionów otaczało arenę sportową. Było w pobliżu i słyszało przemówienie papieża dzięki nagłośnieniu. I papież zapewniał o tym, że Kościół katolicki jest bardzo zainteresowany dialogiem z innymi religiami. Mówił o tym, że wszyscy ludzie wiary powinni się szanować, powinni przezwyciężać wszelkiego rodzaju dyskryminacje i służyć sobie wzajemnie. I zachęcił do dawania wspólnego świadectwa z katolikami, świadectwa tak zwanego zmysłowi Boga, to znaczy odczuciu obecności Boga i kochania każdej istoty ludzkiej. Ojciec Święty tak mówił do młodych muzułmanów. Żyjemy w tym samym świecie, naznaczonym wieloma znakami nadziei i udręczenia. Abraham jest dla nas wzorem wiary w Boga, poddania się Jego woli i ufności w Jego dobroć. Wierzymy w tego samego, jedynego i żyjącego Boga Stworzyciela. Do Boga więc zwraca się moja myśl i moje serce, mówił Jan Paweł II przy aplaudzie młodych wyznawców islamu. Ja myślę, że to spotkanie warte jest zapamiętania dzisiaj, kiedy czasami wątpimy, widząc przejawy terroryzmu, fundamentalizmu islamskiego, kiedy trochę słabnie wiara w możliwość dialogu z muzułmanami. Jan Paweł II, mając po drugiej stronie takiego partnera i człowieka dialogu jak król Hasan II, pokazali, że ten dialog jest cały czas możliwy, że mamy się do czegoś, że mamy się do czego odwoływać.